Ja? Mama? Dzień dobry. Niech pan odłoży tę poduszkę na litość boską. Na pewno. Albo nie. No, to może ja już po prostu... Tak będzie najlepiej. Czyś ty zwariowała? Ale ja nie wiem, o co ci chodzi. Czy ty naprawdę chcesz sobie zmarnować życie u boku tego chłoptasia? Inaczej bym to nazwała, ale tak. Chcę spędzić życie u boku Michała. Nie wiem, czy to zrozumiesz, ale ja go kocham. Kochasz? To w takim razie kochaj go sobie, ale poza moim domem, bo tutaj nie chcę go widzieć. Ja tylko poduszkę chciałem. Ja już będę leciał. Michał, poczekaj. Czekaj. Czekaj. Jak kiedyś przyłapiemy Michalinkę, to będziemy mieli się dla jej chłopaka, dobra? Prędzej rozszarpię go pazurami. A ty? Co, nie? Wiesz, że cię kocham. Ciebie też, tylko musimy znaleźć jakieś mieszkanie, żebyśmy... No właśnie. Wyjrzyj cię. Jestem. Do widzenia. Żegnam. I do ciebie się w ogóle nie odzywa? Ani jednym słowem. Do mnie też nie. Tylko rano gnał do tej Sylwii, bo mu buty nie spadły. Hej! O, kanapunie! Strasznie głodny jestem. Widzę, że jakaś nowa kompozycja smakowa. A ty już z nami gadasz? Tak. Aha. Ponieważ wydaje mi się, że zaczynam nowy etap. Sylwia powiedziała, że... Stop. Stary, nie chcę tego w ogóle słuchać. To jest tylko i wyłącznie twoja sprawa. Nie będę tego komentował. Ja też nie będę tego komentował. Mhm. No to bardzo szlachetnie, panowie. Czyli co? Czyli luz, tak? Już nikt mnie nie będzie zamykał w łazience? Nie będzie. No. Ale jest jedno ale. Jakie ale? Ale masz jej tutaj nie przyprowadzać. Tak, mówimy sobie stanowczo nie. Tak, możesz sobie robić co tylko i wyłącznie chcesz, gdzie chcesz, tylko nie w tym mieszkaniu. Mhm. No dobrze, już to gdzieś dzisiaj słyszałem. Dobra, daję słowo i obiecuję, że słowa dotrzymam.